wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Jest ze mną Karol, jak możecie zauważyć, z przodu jedzie Władimircem. My lecimy z zestawem uprawowo-siewnym, będziemy siać pszenicę. Pszenica odmiana Apostel od naszego kolegi Bartka z kanału Agroświętokrzyskie. Kanał trochę zapomniany, chłopina nie ma czasu nagrywać, ale ma trochę tam hektarów. Jeśli chcecie, to wpadnijcie do niego tam na filmiki. No i co wam mogę powiedzieć? No będziemy siać odmianę właśnie Apostel. Zobaczymy, jak na naszych ziemiach się sprawdza. Bartek mi opowiadał, że u niego łapała siódemkę, nawet i więcej miejscami, także zobaczymy. No, wiadomo, że trzeba sobie odmieniać odmiany, nie siać jednej i tej samej, trzeba po prostu kombinować jak się da. No i lecimy sobie, Karol mi trochę rozsieje nawozu, a ja od razu będę siał, no bo już jest prawie godzina przed 18, także czas goni nas, ale działamy ostro. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także co, widzimy się na polu, jak będziemy działać. Pierwszy przejazd. Idziemy sobie zrobić teraz ścieżkę. O, buja. Zamykamy na ścieżkę. Niech się dzieje wola Boga, jak to mówią. Trójeczka i teraz ognia. Teraz będę musiał, bo ścieżkę zrobiłem, nie? Teraz dwa przejazdy siewnikiem pełnym i znowu ścieżka. Chyba. Dwie ścieżki wyjdą i trochę. No 27 metrów. Teraz powinien zrobić pod ścieżkę wtedy, jak teraz je narobić. No to robiłem. Robiłeś? Robiłem. A. Na jedną stronę i na drugą. Aha, i teraz na drugą. Bo teraz, no, no nie, to teraz już lecę całym siewnikiem. Tam już zrobiłem. Teraz dwa razy całym siewnikiem. Bo teraz jak zrobię na dół, to już no będzie jako opryskiwacz, czyli 10,5 metra. Ja tam się popierdoliłem teraz. Teraz jako cały opryskiwacz, tak? Teraz jak dojadę do końca, to już będzie na jeden opryskiwacz. Tak. No, no to dobrze, czwarty przejazd. Na ile średnicy ci wyszło na siewniku? Co na siewniku? Na szerokości ile ci wyszło? No, tam i robi, i robi te. Nie pozatykało? No tak jak widzisz, jak na kole, no i w sumie tak wychodzi. W sumie tak wychodzi. Daje ten. Dobra, czekaj. Obniżę trochę na dół. Zobaczymy, jak tam towar. Na ile ustawiłeś? 230. Na bogato. Nie, no Bartek mówi, że ona się nie chce bardzo krzewić. Znaczy u nich na ziemiach. No zobaczymy, no.
Dobra, troszkę od tyłu teraz. Zobaczymy, jak zagarniacze robią robotę. No jest dobrze. O! Teraz to tak! Chłopie, luksus jest, zobacz! Wrona tak nie robi roboty teraz. Zobacz, jak wygląda pole z tyłu. Widzisz? Co? Teraz jest luksus. O, zobaczcie, widzowie, jak to fajnie wygląda. Trzeba tu dociążenie zrobić. Stachu zrobił w tym roku zagarniacze. No, robią robotę, zasypują, ale... O, jak pole wygląda jak tutaj. To jest petarda. Zobaczcie, jak fajnie zagarniają. Nie, no bardzo fajnie teraz to wygląda, naprawdę. Nic nie zapycha, to było fajnie doprawione, bo to po ziemniakach to peżu nigdzie nie ma. Ani żadnej resztek pożniwnych. No i zobaczcie. Luksus teraz, chłopie, musisz dociążyć, to jeszcze 20 kilo dorobić i... Nagrywasz coś tym drogą? To dawaj, coś puszczę, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, to ja was robię ujęcia i widzimy się pod koniec pola. No ta! Kurde! Człowiek zawsze się powie, o matko boska, zobacz ile komarów lata. Co to się dzieje? Op. No i już leciało parę sztuk. Na pusto to dyga, a na pełnym no nie chciał podnieść. Aj, skrzynia pięknie chodzi. Dobra. Gałka się coś przestawiła. Ale się jesiona. Sadzi spumina, zobacz tam. Jaki dym, ma co ciągnąć. Czuję, coś tam czuję na pewno. To dość mocno czuję. Ten siewnik z tym agregatem podprężyną wąwą, także trzeba większego płynie, no cóż, to mogę was poszukiwać. Dostaję po dupie i trzeba większego płynia i później ci będzie. No bo ile to można się tymi sprzętami małymi. Coś na pewno z napędem cięższego, żeby dźwigało te sprzęty i żeby robiło robotę i ekonomicznie wyjdzie to lepiej na paliwie i na pewno i na czasie, ale za tyle hektarów rosło, to czas tutaj tak się nam skurczył, że szok. Jeszcze jak my dodatkowo pracujemy poza tutaj naszym hobby rolnictwem, to wiecie, to jest różnie, nie? Dobra, to tam chyba przejęła pszenicę. Jedziemy, pakujemy do lejka i trawika i lecimy za kolejne pole, tam zostało 30 arów może nawet, nie, 20. Dobra, lecimy. No moment, ile tu się? Pół godziny? Pół godzinki i gotowe. Jest godzina 18.21, zobaczcie jak się ciemno robi. Ja się kręcę. Masakra. Poprzeczniaki jeszcze strzeli i lecimy na drugie pole. Rzepka rośnie, zaraz wam tu pokażę. Opa. Tu licho. Przerosła kwas, ale tu już ładnie. Tutaj to pewnie takie małe buraczki, o to już coś wyrwane nawet. No to nawet, że coś tam jest. O, taki jest. Jest taki. No, nie ma tragedii, no zawsze coś tam Stachu sobie zabierze. Zawsze jakieś to zajęcie dodatkowe będzie miał później. Po zasiewach i po robotach polowych. Dobra, ja kręcę lotkę. Na dół jedziemy dołem, tam do pole. Na pole. I co? I widzimy się zaraz przy rozsiewaniu nawozu. Chłopie, przyjdź do mnie. Chcę pojechać na...
kilka węszek na dzisiaj u Mateusza. No ja dzisiaj siedziałem w domu, jest sztabu, pisze, gdzie wpadł mu pomóc, bo się nie wyrobił. No dobra, jedziemy i gotowe, no. Na tym polega działanie, o tam paralotnia ma, lata nasz obwodnicą, lata nad naszymi polami. 30. Ale ja. Żeby się nie wpierdzielił ten stóp, albo żeby się nie... ścieżki robić. Testujemy w końcu w tym roku. Ścieżki w końcu testujemy w tym roku u nas, także zobaczymy jak to wyjdzie. Skorygujemy delikatnie, żeby wystarczyło nam na jeszcze jeden przejazd. Powinno być luksus. A coś stało tam, coś pokupywał tego nawozu, tak żeby wyszło tam po 100 kilo na... po 100 kilo, żeby wyszło na hektar. A on mi da jeszcze, bo załapał się po żniwach na te ceny jeszcze nie takie wysokie jak teraz, a teraz mocniej po 3000. No powiem wam, że jeden dramat jest. To jeszcze wycofać mocnik, aby nie dało się go rozpuszczać w wodzie. No tymi cenami już to wydobują, także no, jest drama po prostu i tyle w temacie. Że nawet ceny nawozu po prostu są, nie wiem skąd wzięte. Więc dlaczego tak, gdy mają rolnika? Tego nikt nie wie, niestety. Niestety nikt tego nie wie, no ale cóż, mamy na to wpływ, nie mam na to wpływu. Możemy protestować, mówić nie, nie kupować nawozów. No ale no, i tak oni swoje za tym zarobią i mają to w dupie i o, stachu tu idzie równo ogniem. Oni mają w dupie tak czy siak, co byśmy nie robili, także... Także ja wam mówię, że nie jest ciekawie, mimo te ceny zbóż. Tak jak z Grzesiem rozmawialiśmy, z Grzesiem u Mańka, jak byliśmy z Grzesiem Gołdą, to była święta prawda, co powiedział. Boże, poszło 20% nawozy, wszystko 40%, no i jest ten zysk. Lepiej, żeby ta cena była 800 pszenicy, a nawozów taka jak była wcześniej, czyli z oletrosą był 700 czy 800 zł netto po żniwach. I to było jeszcze do przyjęcia, a teraz to, co się podziało, to jest po prostu nie do przyjęcia. No. Już godzina 19, 18.41 i zobaczcie, jak już ciemno. Jesień idzie pełną parą, mamy 2 październik, także widzicie. A coś to zostanie jeszcze, to się wysieje kawałeczek. Zjechałem. Tu się wysieje kawałeczek, zawinkę. Zrobię zawinkę i tu poprawię środeczkiem jeszcze. Kawałek palca sobie zacinam. O, tureczkę wysieje. Nie wiem, wystarczyło, lepiej, żeby wystarczyło, jak miało braknąć, także ty poprawkę najwyżej zrobi, o. Damy tu kawałeczek i już. Jest luksus. Dał to chyba jakąś mieszankę na wodę przygotował. O kurde! Dobra, resztka została, to już się wymiecie. To już się wymiecie teraz poza tym. Wyłączamy wąt, żeby łap nie urwało. O kurcze, ten pyłek mi do buzi się dostał. Sam pyłek taki z nawozu. Gdzie to już się skorupa zrobiła? Otworzę se. Zamknięte są te wloty, wyloty, opa. Ale jak za te pieniądze, za drobne, a robotę robi, ręcznie trzeba siać. Ludzie tam mówią, narzekają na niego, ale za te pieniądze to co oni tam wymagają. Ja nie rozumiem. 700 zł zamiast ręcznie siać, to jest wiadomo, że Amazonkę by kupił, robiłaby robotę jak należy, równo siała wszystko, ale nie za te pieniądze. No, nie no, szuna szarał, tak? Nam to by nie jest potrzebne i na razie się tym bawimy. Przyjdzie czas większy areał, to... O! Przyjdzie czas większy areał, to wtedy będziemy wtedy mogli sobie pozwolić na taką Amazonkę.
to nie wiem, może na wiosnę będziemy bawić się RSM-em. Zresztą chciałem się bawił Mateusz, nie wiem czy będzie chciał, może się jednak przekona. 1000 litrów kupi sobie, chociaż zawsze te 250 litrów na hektarach się da, to te warunki pogodowe teraz nie rozpieszczają. Też raz jest zimno, raz jest ciepło, raz jest susza, raz jest mokro. No nie da się przewidzieć tego, teraz taka jest aura, takie te warunki, no i cóż, się nie poradzi. Dlatego ja spróbuję RSM-em, jakby przyszła susza, to nie stracę może na tym, a cenowo, nie wiem jak to się tam ma, chyba 1500 zł kosztuje teraz, 1400-1500 zł kosztuje brutto chyba, kosztuje teraz RSM32, także no jest konkret cenka. Zaraz zobaczymy RSM32 cena. 1520 zł za 1000 litrów, za tonę, tak? A mamy salę Trosan 26 cena. Zobaczymy, co tu jest za cena. No to nie pokazuje, tak? Tu jest tak, o, zobaczcie. 1000. Mocznik 46%, 3200 zł. Polifotka szóstka 2400. Dramat, dramat. Cena za sztukę. To jest chyba stara cena, mi się wydaje, to niemożliwe. No jest chwilowo niedostępny, to cena jest stara. Na ceny Salotrasanu 30 2000 tutaj, no wiadomo, te ceny są różne w danym województwie, no ale sam fakt, że prawie dwójkę na salę Trosan 26, co 1800 niech będzie, a teraz a 1500 RSM, no to zobaczcie, jest 300 zł oszczędności, no i znowu ta przyswajalność jest inna, tak będziemy testować. Rozmawiałem z wieloma rolnikami, dużo obszarowymi i różne, każdy ma swoje opinie i no i tak, taka sytuacja. Dobra, no to co, my kończymy. Na razie tutaj widzimy się pod koniec odcinka, tak? Także trzymajcie się i za chwilkę się widzimy z powrotem.